Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowej Środy, a dzisiaj mam dla Was bardzo fajną tablicę do pokazania. Tablica, która jest bardzo świeża w naszej kolekcji, ze względu na to, że w tym tygodniu przyszła do nas prosto z Izraela. I sami zobaczcie. Jest to rowerowa tablica rejestracyjna, wydana w 1980 roku, i wydaje się, że no nie jest to nic nadzwyczajnego. Zwykła rowerowa tablica, tyle że z Izraela. Ale zobaczcie, do tablicy jest także dokument, i co no naprawdę mnie bardzo cieszy, że jest to właśnie taki komplet, bo jest to e, dokument do tej tablicy. I dla mnie jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, bo ja mam bardzo mało takich kompletów, żeby mieć e, tablicę razem z dokumentem, z dowodem, a tu tym bardziej, że e, jest to. E, Tablica z dokumentem właśnie z tak daleka i jest to naprawdę bardzo fajny rarytas. Co też taka ciekawostka z tego co się orientowałem są dwa tylko takie komplety ta moja tablica którą tutaj teraz widzicie. I jeszcze jedna. Eee, też tablica z podobnych lat jest właśnie z dokumentem. No, nie są to też e, takie informacje, że tak powiem, e, do końca potwierdzone. E, jest to informacja od jednego takiego izraelskiego mm, kolekcjonera, który właśnie mi powiedział, że na pewno jest to jeden komplet i on wie jeszcze o jednym. I z tego, co się orientuję, więcej czegoś takiego już po prostu nie ma. Dlatego tym bardziej cieszę się, że właśnie taki Rarytas wpadł do kolekcji tutaj naszego muzeum. Ja dla Was miałem przygotowaną całkiem inną tablicę. Miałem już nagrany film, ale postanowiłem, że właśnie pokażę Wam. Eee, tą tabliczkę. No dla mnie jest to fajna, ja się bardzo z niej cieszę. Tym bardziej, że dostaliśmy już od razu tabliczkę z dokumentem razem w ramce, także mamy taki fajny komplecik. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki zestawik, taki secik. Dokument fajny, ma że tak powiem jakiś ząb czasu na sobie odciśnięty, ale naprawdę jest to taka fajna ciekawostka. Fajny komplecik, a wydajcie znaczy też zbieracie tablice rejestracyjne wraz z dokumentami. Trzymajcie się, cześć.